Ważne są konkretne rozwiązania, ważne są konkretne instytucje, które wspierają osoby niepełnosprawne, ale ważne jest też, żeby ktoś dostrzegł, że osoby niepełnosprawne są wśród nas, żeby ktoś chciał ich wysłuchać, żeby ktoś chciał z nimi porozmawiać i tak jak mówię, na pewno te konsultacje będą także takim zobowiązaniem dla nas, żeby wszystkie zmiany, które wprowadzamy, wszystkie rozwiązania, które przyjmujemy, były szeroko dyskutowane, żeby były szeroko konsultowane, żeby powstawały z udziałem samych zainteresowanych, z udziałem osób niepełnosprawnych, ich rodzin, ich opiekunów. Konsultacje zakończyły się sukcesem, dlatego że samo spotkanie i rozmowa o propozycjach, wydyskutowywanie tych propozycji i zderzanie się z potrzebami, z życiem osób niepełnosprawnych i ich rodzin powoduje, że to, co mamy do zaoferowania, jest bardziej adekwatne i spotyka się z lepszym przyjęciem. Natomiast to nie znaczy, że praca jest skończona. Ten program jest programem otwartym i będzie wciąż udoskonalany. Dlatego, że mimo dużych chęci nie wszystkie potrzeby osób niepełnosprawnych zostały zaspokojone, dlatego że czasem jest zbyt mało środków, czasem nie wszystkie rozwiązania da się wprowadzić od razu, nie jesteśmy w stanie objąć tym wsparciem wszystkich osób, które tego potrzebują. Natomiast wiemy, że idziemy w dobrym kierunku, dlatego że rzeczywiście również nasze badania pokazują, że to, co chcemy osiągnąć, czyli samodzielność osób niepełnosprawnych, samodzielne mieszkanie, wsparcie w rehabilitacji, wsparcie w zatrudnieniu, to jest to, co podnosi ich jakość życia i co spełnia ich oczekiwania. 27 października na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbędzie się konferencja naukowa poświęcona 5-leciu ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Chcemy, żeby 5-lecie uchwalenia konwencji, podpisania konwencji, przez ratyfikowania konwencji przez Polskę dało okazję do tego, żebyśmy mogli w duchu dialogu, ale także refleksji naukowej, refleksji nie tylko praktyków, ale i teoretyków, zastanowili się, na ile konwencja rozwiązuje problemy podmiotowości osób niepełnosprawnych, na ile gwarantuje im możliwość korzystania z pełni ich praw, na ile daje możliwość, że osoby niepełnosprawne są pełnoprawnymi obywatelami naszego państwa.